Dzień dobry, Szanowni Państwo. Jeszcze raz wszystkich serdecznie Państwa witam na dzisiejszym spotkaniu z Panem Ministrem, Panem Posłem Patrykiem Jakim. Bardzo dziękuję Panie Ministrze za przybycie do Elbląga, za przyjęcie naszego zaproszenia. I bardzo proszę o wysłuchanie tego, co Pan Minister, Pan Poseł chce powiedzieć o sprawach Polski, o ważnych sprawach, które realizuje w ramach swojej pracy w misji w Parlamencie Polskim. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję też za zaproszenie, dziękuję Panu Michałowi Zowskiemu. Szanowni Państwo, bardzo przepraszam za moje spóźnienie. Rzeczywiście z poprzedniego spotkania miałem problem, żeby wyjść, ale było bardzo owocne. Mam nadzieję, że dzisiaj też takie będzie. Proszę Państwa, formuła zazwyczaj jest taka, ja Państwu przekażę kilka informacji, które uważam, że są istotne, a potem bardzo chętnie wysłucham, co Państwo macie do powiedzenia. Jak macie Państwo pytania, to bardzo chętnie też na nie odpowiem. Chcę Państwu powiedzieć, że cykl tych spotkań nazywa się, czy odbywa się pod takim tytułem Uwierzyć w Polskę, dlatego że ja mam takie przekonanie i będę Państwu dzisiaj próbował to udowodnić, uzasadnić, że wiele problemów dałoby się w Polsce uniknąć, gdyby większa część naszego narodu wierzyła, że Polska może samodzielnie, że Polska może. I po to są te spotkania, dlatego że w mediach to często jest tak, że jak Państwo obserwujecie naszą działalność za pośrednictwem mediów, to po pierwsze bardzo często to wszystko, co robimy, jest przekręcane, ale co moim zdaniem jest ważniejsze, mianowicie tam się rozmawia setkowo, to znaczy setkowo, czyli niech Pan Poseł da 100 sekund wypowiedź, która musi się zmieścić w 100 sekundach. No i w takiej zasadzie bardzo ciężko wytłumaczyć skomplikowane problemy. No i uważam, że dlatego ważne są takie spotkania, gdzie będę próbował Państwu troszeczkę głębiej o pewnych sprawach powiedzieć. I najważniejszy przekaz jest, proszę Państwa, taki, że my generalnie walczymy z niedasizmem. Niedasizmem. I to Państwo widzieliście niedawno przekop Mierzei. I wbrew temu, co się mówi, że to nie ma żadnego sensu, że to się nie opłaci, jestem przekonany, że jak spotkamy się za 12 lat, to Państwo zobaczycie, Państwo szczególnie odczujecie, jak wielka jest to inwestycja, którą notabene, to pewnie Państwo też wiecie, ale jeszcze, o której myślał jeszcze Stefan Batory. A nawet Niemcy dzisiaj przypominają, że Fryderyk Wielki myślał, prawda, o tej inwestycji. Tym bardziej, że jak śledząc na przykład programy europejskie, i widząc ich walkę z samochodami, dlaczego oni walczą z samochodami, to jest osobna historia, to pewnie mógłbym też trochę Państwu więcej opowiedzieć, ale generalnie w przyszłości ma być preferowany transport wodny, jest nawet taki projekt w tej Białej Księdze Transportu, Niebieskiego Pasa to się chyba tak nazywa, mały transport właśnie ma być preferowany. Jeżeli na przykład założymy, że, bo nie wiem czy Państwo wiecie, ale problemy nasze z węglem biorą się z tego, że jest nałożony narzut ideologiczny na węgiel pod tytułem ETS, czyli to jest sztuczny podatek ideologiczny i w przyszłości ten podatek ma być rozszerzony na samochody, właśnie po to, żeby preferować na przykład drogę morską w tym wypadku. Oczywiście uważam, że jest to kompletny idiotyzm. Przepraszam, bo będę mówił wprost, ale będzie preferował drogę morską. Biorąc pod uwagę to, że na wschodzie też nic nie wskazuje na to, że to zamieszanie szybko się skończy, to wiecie Państwo, że porty teraz, te największe polskie, są przeładowane. Po prostu są przeładowane, są problemy z przeładunkiem. Dlatego nie słuchajcie tego niedasizmu, że nie da się, nie ma i nie będzie. To jest naprawdę coś wielkiego nie tylko dla Państwa, ale i dla całej Rzeczypospolitej. Nie mówiąc już o tym, jak ktoś z Państwa podróżuje po Europie, po świecie, to widzicie, jaki jest w ogóle renesans małych portów. To widać w Skandynawii, Finlandii i tak dalej. Nie tylko pod względem czysto biznesowym, przeładunkowym, ale również pod względem turystycznym. Jachty, to, że tu na przykład w Gdańsku są firmy, które budują jachty, z których korzystają i takie eksponowane postaci na świecie, to przecież kto powiedział, że tu nie może, to w przyszłości nie może być również tutaj. Przecież Polak potrafi i to wielokrotnie udowodnić. No wiecie Państwo, bo on jest też przedstawicielem niedasizmu, to takiego, prawda, nic się nie da. No i przecież ten niedasizm nie dotyczy tylko, proszę Państwa, kwestii przekopu Mierzei, a ten temat przecież Państwo znacie na pewno lepiej niż ja, ale w innych obszarach, które można byłoby szybko przelecieć, armia.
tak się okazało, że okazało się, że jednak to nie jest takie bez znaczenia w dzisiejszych czasach. Tak się o to składa, za czasów naszych poprzedników to armia to była wyprowadzana, to znaczy głównie zamykano ośrodki, głównie wyprowadzano wojskowych, śmiano się, że mamy więcej myśliwych niż prawdziwych wojskowych, zabierano broń, generalnie było naprawdę bardzo źle. A w tej chwili chcę Państwu powiedzieć, że na przykład te, słyszeliście Państwo, to nie tylko część polskiej myśli technologicznej sprawdza się na Ukrainie, ale na przykład te słynne hajmarsy, które wprowadzają tyle zamieszania w szeregach rosyjskich, to Polska zamówiła ich najwięcej na świecie. I to jest tak, że na armię w przyszłym roku będziemy wydawać prawie 3 razy więcej niż za czasów naszych poprzedników, ale przecież nie po to, żeby kogoś atakować, tylko po to, żeby odstraszyć, to ma działać prewencyjnie, po to, żeby Polska nigdy nie była zaatakowana. Po to, żeby ten państwa dorobek, bo to przecież widać, jak Polska się zmienia, przez lata się ogromnie zmieniła, aby nie został znów zbombardowany, tak jak to było w 1939 roku, kiedy Polska znów przecież po tylu latach, po 123 latach, się naprawdę bardzo sprawnie gospodarczo sobie radziła, się odbudowała i Niemcy przyszli i to wszystko zniszczyli, prawda? No prawie wszystko. Wiecie Państwo z tych opracowań, bo o tym się mało mówi, no Polska straciła prawie 40% wszystkich swoich zasobów. Dla porównania Anglia, kończąc, zasobów z 1939 roku, wszystkich zasobów, infrastruktury, mówię o infrastrukturach kolejowej, w zasobach, no, wszystkich możliwych liczonych razem w zasobach z budynkami, architekturą, w zasobach ludzkich, rezerw finansowych i tak dalej. Dla porównania Polska 40% zasobów 1939, dla porównania Anglia czy Francja około 1%. No jak potem mamy z nimi konkurować? Prawda? To nie jest tak, że to wszystkie te sprawy historyczne nie mają znaczenia. No, to tam historia była, że nie mają znaczenia. No jak nie mają znaczenia? Właśnie, proszę Państwa, kilka dni temu umarła Elżbieta II, która przecież przy stole siedziała z Winstonem i Churchillem. Jak to wszystko się działo. No to są ludzie, którzy żyją, to pamiętają. Ale a propos tego nienazizmu, to wiesz, to nie dotyczy tylko, proszę Państwa, armii. To dotyczy w ogóle szeroko pojętego bezpieczeństwa. Nasi poprzednicy też twierdzili, że się nie da, no i zwijali posterunki policji. To samo dotyczyło straży pożarnej. To Państwo możecie zobaczyć na liczbach, na mapach, na Google, możecie sobie bez żadnego problemu znaleźć. Ale również jeżeli chodzi w ogóle o poczucie bezpieczeństwa, przestępczość, to są wszystko, oni mówili, nie da się, tutaj Państwo widzicie, że naprawdę się da. I naprawdę się da. I to na tle Unii Europejskiej jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o te dziedziny. Programy socjalne, to Państwo pamiętacie. Państwo wiecie, że my wygenerowaliśmy od 2015 roku do dzisiaj prawie 1 bln zł. Prawie 1 bln zł na programy społeczne, których oni twierdzili, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Słynne, nie ma i nie będzie, prawda? Nie da się, takim jak w przypadku Mierzei. To samo, jeżeli, proszę Państwa, jeżeli chodzi o energetykę. Przecież Państwo bardzo, ja powiem Państwu tak, bylibyśmy dzisiaj w całkowicie innym miejscu, ale o tym będę jeszcze za chwilę więcej mówił, jeżeli w ogóle chodzi o inflację, gdyby oni zrobili ten Baltic Pipe, który teraz otwieramy. No bo moglibyśmy inwestować dzisiaj już w kolejne jakby elementy dywersyfikacji, prawda? A to jednak my musieliśmy to robić. Dlaczego? No dlatego, że oni podpisali wieloletni kontrakt z Rosją na dostawy gazu. I ile jest dzisiaj wart, widzimy nie tylko my, ale widzą również Niemcy, widzi cała Europa, prawda? I też się oczywiście nie dało. Tunelu przez Świnoujście też się nie dało, prawda? Nie dało się, nic się nie da. To jest taki nie da się. Nie dało się też również różnych rzeczy z gospodarce, no bo oni, jak Państwo wiecie, to oni grają takich bohaterów w tych wszystkich swoich mediach i opowiadają, że to oni są specjalistami od ekonomii, gospodarki i tak dalej. To chcę Państwu kilka liczb też podać, też w ramach tego niedasizmu. Jak oni oddawali władzę, to nasz PKB nominalny według Banku Światowego wynosił 477 miliardów dolarów. W zeszłym roku wynosił już prawie 680 miliardów dolarów. PKB liczone na osobę według GUS, jak oni oddawali władzę, wynosił 47 792 w roku 2002, bo z zeszłego tutaj nie mam jeszcze, wynosił już 66 808. Polska, jak wchodziła, proszę Państwa, do Unii, to średnio Polak miał przy około tam 33% średniej unijnej. Dzisiaj, w 2021, mamy już 76,9% średni Polak zarabia średniej unijnej, ale w zależności od tego, jak liczy się PKB, już wyprzedziliśmy Grecję, Portugalię, prawda? A gonimy cały czas resztę.
Co więcej, najlepiej to widać, proszę Państwa, jeżeli chodzi o dochody. Jak Platforma oddawała władzę, to dochody naszego wspólnego budżetu wynosiły 289 miliardów, a rok temu wynosiły już prawie 500 miliardów. Wydatki, jak Platforma oddawała władzę, 331, w 2021 już wynosiły ponad pół biliona. Tyle wynosiły wydatki naszego wspólnego budżetu. Najniższa krajowa, jak oni oddawali władzę, 1750, dzisiaj już wynosi ponad 3000. Nie mówiąc o bezrobociu, jak oni oddawali władzę, chyba było, miałem też gdzieś to dane, sekundkę to Państwu pokażę. Gdzieś tutaj było, było prawie, 7,5 było, żeby nie było, było 7,5, a dzisiaj jest lekko ponad, w 2021 było lekko ponad 3. Teraz może znów wzrosnąć, ale tutaj o względach, o których zawsze mówimy, a zaraz będę chciał Państwu powiedzieć. Ale generalnie nie da się, znaczy tego się, po prostu tych rzeczy się nie dało. I teraz tak, ale jest jedna rzecz, która była takim charakterystycznym reprezentantem niedasizmu. Mianowicie to było, że to była ich opowieść, że Polska nie da rady bez Niemiec. To była nie tylko ich opowieść, ale to była praktyka działania. To jest taki niedasizm. Polska nie da rady sama. Nie da rady bez Niemiec. I proszę Państwa, i Polska tak naprawdę w tej sprawie dzieli się na dwa obozy, niestety. Jeden, który uważa, że my musimy ciągnąć za tymi Niemcami, a drugi, który uważa, że Polska może sama i mamy sprzeczne interesy. A co więcej, nawet oni tego nie ukrywają, mówią o tym wprost, to chyba Sikorski nawet powiedział tam, nie wiem, czy przypadkiem był nagrany, ale nieważne, ale powiedział, że lepiej być, jak on to powiedział w Polsce, że lepiej być nogą słonia, chyba tak jakoś tak to powiedział, jakoś tak to skonstruował. Chociaż moim zdaniem Niemcy wcale dla nas nie przewidzieli w tej konstrukcji swojej roli nogi, bardziej paznokcia. Ale to już nie będziemy się o to spierać. W każdym razie chcę Państwu powiedzieć, że jest ten spór, prawda? I żeby go rozpatrzeć, kto ma w tej sprawie rację, to warto byłoby się zastanowić najpierw, rozłożyć to na tyle, ile to jest możliwe, na czynniki pierwsze, jakie mamy interesy, my i Niemcy. Przede wszystkim, jakie interesy mają Niemcy. Oni reprezentują, mówią o tym wprost, projekt tak zwanej autonomii strategicznej Europy. Tak to nazywają mądrze, ale ja Państwu wytłumaczę, na czym to polega. To polega generalnie na tym, że oni uważają, że z Europy trzeba wypychać Anglosasów, czyli Amerykanów i Wielką Brytanię, i przejąć kontrolę nad kontynentem, dogadując się z Rosją. Polska może być tu przedmiotem, gdzie ewentualnie do rozdarcia, gdzie wpływami można podzielić się z Rosją. To jest właśnie ten element tak zwanej autonomii strategicznej. I to, proszę Państwa, bardzo konsekwentnie trwa, dlatego ja mówię, że w interesie Niemiec jest to, żeby Ukraina nie wygrała tej wojny. Z bardzo prostego powodu. Dlatego, że oni uważają, że jeżeli, i słusznie zresztą, że jeżeli Ukraina wygra tą wojnę, to co będzie oznaczało? To będzie oznaczało wzmocnienie wpływów amerykańskich w Europie. A oni wcale tego nie chcą, no bo to oni chcą trzymać łapę na Europie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że im się oczywiście nie podoba to, że ciągle innowacyjna gospodarka amerykańska w wielu elementach jest silniejsza od gospodarki niemieckiej, dlatego nie walczą z tymi technologiami amerykańskimi. Nie wiem, czy Państwu, to pewnie mało osób słyszało, ale Unia Europejska podejmuje szereg działań, żeby zaszkodzić tym produktom amerykańskim. Ja już teraz nie oceniam, jakby, czy to jest w tym sensie dobre, czy złe, ja tylko mówię, jaka jest polityka niemiecka. I nawet słynny jest teraz spór z Metą, czyli z właścicielem Facebooka, który grozi, że wyjdzie po prostu z Europy. I Niemcy bardzo celowo i bardzo świadomie prowadzą tą politykę. Co więcej, oni w ramach tego, proszę Państwa, prowadzą politykę. Ja przez lata o tym mówiłem, że to nam się szykuje, się mnie śmiali, to gdzie, jaki, niech pokaże dowody, bo ja mówiłem, że oni chcą stworzyć państwo europejskie. No to nie wiem, to jaki, niech dookoła dowody pokaże, co on tam bzdury opowiada i tam w TVN-ach i szkłach kontaktowych śmiechu nie było końca. Natomiast aż do zeszłego roku, kiedy Niemcy to wprost wpisały w swoją umowę koalicyjną. I proszę Państwa, na czym polega ten projekt federalizacji? No projekt federalizacji polega na tym, z takiego punktu założenia, bynajmniej wychodzą Niemcy, że
Oni chcieliby, oni mają aspiracje, żeby siedzieć z najważniejszymi państwami przy stole dzielącymi władzę na świecie. Czyli takimi jak Stany Zjednoczone czy Chiny. Problem polega na tym, że samodzielnie są na to za słabi. Ale jeżeli przedstawią, że reprezentują całą Europę, to już wtedy tak. No ale żeby to się stało, no to muszą sobie podporządkować całą Europę. A żeby ją oczywiście sobie podporządkować, no to chcą przeprowadzić ten plan federalizacji, który będzie całkowitym, proszę Państwa, zaprzeczeniem tego, dlaczego powstała Unia Europejska. Całkowitym zaprzeczeniem. To się już tylko będzie nazywało tak samo. Dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że Unia Europejska, jak powstawała, jej pierwowzór, wspólnota węgla i stali i tak dalej, jak powstawały, to powstawały między innymi dlatego, że chcieli wyciągnąć wszyscy wnioski z wojny, którą rozpętali Niemcy. I nie chcieli ponownie do tego dopuścić, dlatego chcieli zbudować pewne więzi gospodarcze, ale przede wszystkim chcieli spowodować, że najważniejsze decyzje w Europie będą podejmowane wspólnie. Nie żeby znów jednemu państwu zachciało się imperialnej polityki, że oni będą reprezentować Europę. I dlatego na początku, jak ta konstrukcja była tworzona, to proces decyzyjny przewidywał, że najważniejsze decyzje będą wypracowywane poprzez państwa i nawet było takie hasło, że Niemcy mają, głos Niemiec ma ważyć tyle, ile Estonia, bo w normalnych warunkach przecież wiecie państwo, jak to wygląda, jak wygląda ta miara sił. I w związku z tym, państwom takim jak Polska i tak dalej, wszystkim państwom w najważniejszych decyzjach dano prawo weta. Na przykład w traktacie nicejskim, był słynny spór Nicea albo śmierć, prawda? Polska miała siłę głosu w Radzie praktycznie taką jak Niemcy. I to było naprawdę dobre. Natomiast w międzyczasie to wszystko ewoluowało. Był ten nieszczęsny traktat lizboński, ale gdzie dalej jednak mamy zabezpieczonych kilka najważniejszych, kluczowych pól, gdzie Polska ma prawo weta. Czyli jak Niemcy będą chciały coś robić w imieniu Unii Europejskiej, no to Polska może powiedzieć, nie zgadzamy się. I takim obszarem jest na przykład polityka zagraniczna. Jak to jest ważne, to Państwo teraz widzicie, no bo bynajmniej nasze interesy w stosunku do Rosji są całkowicie inne jak Niemiec czy Francji, prawda? W związku z tym mamy weto w sprawie polityki zagranicznej, mamy weto w sprawie bezpieczeństwa. Widać jak broń z Niemiec idzie na Ukrainę albo jak nie idzie, prawda? Czy na przykład w sprawach dotyczących twardej energetyki, czy sprawach dotyczących podatków. I co Niemcy teraz chcą z tym zrobić, proszę Państwa? Otóż kanclerz Scholz w Pradze ogłosił, każdy z Państwa może sobie zobaczyć, przeczytać to przemówienie 3 tygodnie temu, że zamierza przyspieszyć proces zmiany traktatów i jego głównym celem jest zniesienie weta, zniesienie prawa weta. Jeżeli Niemcy doprowadzą do tego, że zostanie zniesione prawo weta, to to będzie oznaczało, w tych sprawach, które jeszcze zostały, no to to będzie oznaczało, że będą mogli Polsce narzucić wszystko wbrew jej zgody. A to, że mamy rozbieżne interesy, no to ja Państwu pokazuję, na czym polega to, że mamy rozbieżne interesy we wszystkich kluczowych sprawach, bo mamy rozbieżne interesy nie tylko w tych sprawach, o których Państwu mówiłem. Mamy właśnie najwięcej rozbieżnych interesów w tych sprawach, gdzie oni chcą nas pozbawić weta. Na przykład, jeżeli chodzi o podatki. Otóż tak się składa, że w Polsce generalnie dla firm są dużo niższe podatki niż są na przykład we Francji i w Niemczech. Dlatego oni od lat prowadzą taką ofensywę, że trzeba, oni to nazywają, zharmonizować podatki. Co to znaczy? Żeby wszędzie podatki były takie same. No, ale jeżeli polscy przedsiębiorcy będą mieli obciążenia takie, jak mają niemieccy, dużo bogaci, to co to będzie oznaczało, proszę Państwa? To znaczy, że polska gospodarka traci swoją konkurencyjność. No, traci swoją konkurencyjność. To my możemy gospodarkę swoją od razu pogrzebać. Prawda? Co więcej, proszę Państwa, to, że mamy sprzeczne interesy w tym projekcie całej federalizacji, to chcę Państwu powiedzieć, że widać jeszcze na przykładzie, jak ktoś głębiej jakby przeanalizuje politykę, którą realizują Niemcy, to zobaczy, że to jest dokładnie wszystko to, co znane było już za czasów historycznych. Oni nieczęsto zmieniają te swoje zamysły w stosunku do wieloletnich planów.
I w 1915 roku powstało to wiekopomne dzieło niemieckie Neumanna, które nazywało się Mitteleuropa, Europa Środkowa, prawda? Gdzie Niemcy już wtedy przewidywali, że Polska może powstać, chociaż wtedy jej nie było formalnie, ale pod pewnymi warunkami. Mianowicie pod warunkami takimi, że Polska będzie dostarczycielem taniej siły roboczej dla Niemiec, będzie eksploatowana dla niemieckiej gospodarki i będzie pilnowana, nawet będzie mogła się w pewnych obszarach rozwijać. Ale bardzo ważne będzie jest to, żeby nie rozwinęła się nigdy do poziomu niemieckiego, żeby nigdy nie mogła dogonić Niemiec. Że to jest ich zadanie strategiczne, żeby to pilnować. I przecież to jest polityka, proszę Państwa, oni to napisali expressis verbis. To nie jest tak, że ja sobie coś wymyślam. To jest ich doktryna. I proszę Państwa, tyle lat minęło, no i oni się robią, chcą właśnie zrobić dokładnie to samo. Polska jak ileś się rozwijała, ale już teraz tak się rozwija, że dość, wystarczy. Stop. My się na to nie zgodzimy i różnymi sztuczkami chcemy spowodować to, żeby Polska się nie rozwijała, tym bardziej, że my przeznaczyliśmy dla niej inną rolę. Nie bynajmniej rolę podmiotową, czyli rolę państwa, które ma z nami siedzieć przy stole. Ja Państwu pokazuję tylko kilka jakby przykładów, gdzie nasze interesy są po prostu ze sobą sprzeczne. I uważam, że trzeba być głupcem, żeby wierzyć w to, że te interesy da się pogodzić. I dlatego, proszę Państwa, w kontekście tej federalizacji w ogóle warto sobie zadać pytanie, czym jest suwerenność. No bo to jest takie hasło, tam prawda, się rzuca i tak dalej. Czym jest suwerenność? Suwerenność, proszę Państwa, jest prawem do podejmowania decyzji bez żadnych zewnętrznych hamulców. Ja suwerennie mogę podjąć decyzję w jednej, w drugiej, w trzeciej sprawie. Czy ona będzie zła, czy dobra, nieważne, ale ja mam suwerenne prawo do podejmowania takiej decyzji. Tak? I pozwólcie Państwu, że dlatego jak ja widzę po prostu, że nam się krok po kroku odbiera tą suwerenność, i widzę jakiś taki kompletny bezład polskich elit w tej sprawie. No nie alarmują po prostu jak w polskiej klasie politycznej, elitach uniwersyteckich, prawda, kulturalnych i tak dalej. Kompletny taki bezwład. No to uważam, że trzeba bić na alarm. Trzeba bić na alarm. Dlatego, że to nie jest moje porównanie, ale to jest porównanie z Bronisława Wittgensteina. Bardzo mi się spodobało, to Państwu powiem. Właśnie w kontekście tego, o czym dzisiaj mówimy, napisał na ten temat tekst. I on z kolei uważa nawet nie tyle, że my tracimy suwerenność, ale on mówi wprost, że my tracimy niepodległość. Bo on rozumie jakby niepodległość w ten sposób, jako jeżeli zaprzeczeniem niepodległości jest podległość, no to on niepodległość rozumie jako coś, że my komuś nie podlegamy w tym sensie. I on użył takiego przykładu, słynnego przykładu Rejtana. Ta historia z Rejtanem znana jest Państwu. Na czym ona polegała? Polegała na tym, że jeden z polskich posłów, kiedy posłowie chcieli zatwierdzać, pozostali posłowie chcieli zatwierdzać rozbiór Polski, prawda? On widząc ten bezwład, niezrozumienie tego wszystkiego, bo oczywiście, wiecie Państwo, ten rozbiór się odbywał oczywiście pod pięknymi hasłami. Słuchajcie, tu od Rosji dostaniecie więcej pieniędzy, od Prus tak samo, będziecie się lepiej rozwijać. To jakieś elity były podkupione oczywiście, które opowiadały, teraz będzie świetnie, lepiej. To wszystko skądś to znamy, prawda? I ten jakby w takim geście rozpaczy rozdzierał swoją koszulę w Sejmie, prawda? Mówiąc jakby, że my tracimy. I się okazało, że dopiero do ogromnych rzesz Polaków to dotarło, że ten rozbiór nastąpił dopiero już po jakimś czasie. Kiedy widzieli, jak to jest wykorzystywane do tego, żeby państwo nasze było eksploatowane. Eksploatowane jako podprodukt czyjejś niemieckiej, znaczy czyjejś nie tylko niemieckiej, rosyjskiej gospodarki, chociaż jak Państwo wiecie, jeszcze potem trzeci podmiot brał w tym udział. Ale generalnie, i teraz wyobraźmy sobie, że jednak dochodzi do tego projektu federalizacji. Żeby była jasność, opozycja nasza, obecna, ona wprost się opowiada za tym projektem. To też nie jest tak, że ja coś wymyślam. Ale ja teraz zaproponuję Państwu taki eksperyment myślowy. Co będzie jeśli? Czyli zastanówmy się teraz, że mamy ten projekt federalizacji, on się dokonał, czyli jesteśmy jednym państwem europejskim. No oczywiście balony, pięknie, wszystko udało się, będziemy teraz super, będziemy jednością, solidarność pełna i tak dalej, ale wyobraźmy sobie teraz na przykład, że wybucha wojna, że państwo pod tytułem Unia Europejska znajduje się w fazie wojny. No i teraz jest pytanie. Kogo pierwszego rzucą na front? Niemców czy Polaków? Ale
Inaczej. Robimy tak. Brakuje gazu. Brakuje gazu w nowym państwie europejskim, prawda? Jest mniej tego gazu niż potrzeby w domach w państwie europejskim. No to gdzie w pierwszej kolejności pójdzie gaz? Do domów niemieckich czy do domów polskich? Albo, proszę Państwa, inny nawet eksperyment z takiego zakresu soft. Mianowicie wyobraźmy sobie, że są jakieś ekstra pieniądze przeznaczone na budowę jakiejś dobrze zapowiadającej się innowacji. I kto w pierwszej kolejności dostanie te pieniądze na rozbudowę tej innowacji? Czyli, nie wiem, fabryka Audi, czy, nie wiem, jakaś firma w Belgii? Proszę Państwa, to są rzeczy dla mnie oczywiste, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie tylko instrument zdominowania Polski. Ale, jak wiecie, to dla dużej części Polaków to już nie jest takie oczywiste. Nie jest takie oczywiste z wielu względów. Raz, że oczywiście nam się wmawiano i to uczono nas tego kompleksu niższości, mikromanii, pedagogiki wstydu po prostu z własnego kraju od 1989 roku. I robili to wspólnie politycy niemieccy w porozumieniu z ważnymi częściami elit polskich, które dostawały za to po prostu gratyfikację. Dokładnie tak samo jak w XVIII wieku targowica, przynajmniej tego nie robili też za darmo, prawda? Oni mieli osobiste gratyfikacje ze wciskania Polakom, ale już takiego kompletnego kitu. I teraz tak, i teraz jesteśmy w takiej oto sytuacji, że mamy ten... Bo mówię Państwu o tych Niemcach nie dlatego, że ja mam jakąś tu fobię, tylko że my musimy rozumieć, że polityka międzynarodowa to działa właśnie w ten sposób, że tak jak firmy rywalizują ze sobą, nie wiem, na rynku, nie wiem, jogurtów, tak samo państwa rywalizują też. Może jogurty nie jest najszczęśliwsze porównanie, ale w każdym razie państwa tak samo rywalizują ze sobą. I profesjonalne państwa wiedzą, jakich narzędzi stosować. Niemcy zainwestowali ogromne pieniądze od czasu powstania Polski, od 1989 roku, w swoje zasoby w Polsce, które mają pilnować ich interesów. Te zasoby to były na przykład media. Państwo wiecie, że jeszcze kilka lat temu 90% mediów lokalnych w całej Polsce to byli Niemcy. Oczywiście Polacy pozatrudniani i tak dalej. Oczywiście tam były relacje z festynów w Elblągu, nawet ktoś z Państwa już się wypowiadał, radni się wypowiadali i tak dalej, ale w sprawach kluczowych to oni już pilnowali. Oni to już wiedzieli, gdzie tutaj trzeba wszystkiego pilnować. Firmy, fabryki, gdzie Polacy są według Banku Światowego, ja to kiedyś pokazywałem, jeden z najbardziej wyzyskiwanych marżowo narodów właśnie przez te firmy niemieckie, które tutaj są zlokalizowane w Polsce, ale inwestowali też w polityków. Oni bardzo dobrze wiedzą, że trzeba inwestować w polityków. I proszę Państwa, prekursorka Platformy Obywatelskiej, KLD, jeden z jej twórców, Paweł Piskorski, wprost powiedział, że ta partia była tworzona z niemieckich pieniędzy. Tak, widział, jak w reklamówce przynoszono, Niemcy dawali pieniądze na powstanie tej partii. Tak? Nigdy Tusk temu nie zaprzeczył, że tak było. I teraz proszę Państwa, i to jest tak. Czy ja mam pretensje do Niemiec, że oni sobie kupują w Polsce polityków, czy inwestują jakby w partię? No nie mam, profesjonalne państwo, tak? Tylko my nie musimy takich polityków wybierać. I potem jest tak, proszę Państwa, że bo to nie jest tylko tak, że oni jakby zainwestowali w to. Oni cały czas w to inwestują. No bo proszę Państwa, pokażcie mi jedną rzecz, którą Tusk zrobił, która by była przeciwko Niemcom. Jak był premierem, jak był przewodniczącym Rady i tak dalej. Przecież to niemieckie gazety pokazywały, pisali o tym wprost, że tak, oni chcą Tuska. Bo to jest taki uległy, po prostu on jest taki fajny dla nich. Idealny ten. I oni dostawali za to nagrody, gratyfikacje. W postaci swoich indywidualnych awansów, z których Polska moim zdaniem nic nie miała. No bo mieli przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Buzka, mieli przewodniczącego Rady. No ale co myśmy z tego mieli? Oni indywidualnie dostawali, medale dostawali w Niemczech, prawda? Dostawali nagrody, ale co Polska z tego miała? Przecież oni prowadzili jawnie prorosyjską politykę. I to jest po prostu tyle dowodów na to, że to, co oni w ogóle teraz próbują zrobić, to jest jakiś taki zabieg, jest tyle dowodów na to, proszę Państwa, no oni przywozili przecież głównego doradcę Putina, żeby siedział w Polskim Biurze Bezpieczeństwa. Czy to nie jest, że tak? Ławrow miał odprawę z polskimi ambasadorami za czasów Platformy Obywatelskiej. Przemówienie Putina za czasów Platformy na zaproszenie tego premiera, przemówienie Putina na Westerplatte, to pamiętacie Państwo? To mówił, że Polacy to w ogóle byli winni, współwinni byli rozpoczęcia wojny. A kontrakt gazowy
gazowy podpisany, bank odłożony, kontrakt gazowy podpisany z Rosją, a rezygnacja z tarczy antyrakietowej, która przecież miała nas bronić przed rosyjskimi. Wiesz, to wszystko, wiesz, to można byłoby wymieniać w nieskończoność, taki rzecz. I wiecie Państwo, i moim zdaniem oni nie robili tego, dlatego że sami są jacyś, nie wiem, płaci im Putin czy tam służby, prawda, FSB. Nie robili tego. Dlaczego oni to robili? Dlaczego? No bo Niemcy tak chcieli. Bo Niemcy mieli strategiczny plan podzielenia się Europą wpływami z Rosją. Oni to robili, powiedzieli, że za to dostaną gratyfikację. I ciągle dostają, po prostu ich ludzie dostają te granty wszystkie z tych niemieckich fundacji i tak dalej. Przecież ja ostatnio w parlamencie była przedstawiana kolejna jakaś komisja była na temat łamania praworządności w Polsce, to proszę Państwa, to głównym jakimś tam mówcą był Polak zatrudniony w niemieckiej fundacji, który mówił, że w Polsce oczywiście tam prawie faszyzm występuje i tak dalej. I to jest, proszę Państwa, to. I trzeba to rozumieć, moim zdaniem trzeba to rozumieć, że oczywiście no, mają prawo myśleć. Ja nie zabieram takiego, mają prawo myśleć, że Polska będzie się lepiej rozwijać, jeżeli będzie trzymać się tej niemieckiej nogawki, jak oni nam coś rzucą ze stołu, no to i tak jest lepiej dla Polski. Ale ja wcale tak nie uważam. Ja uważam, że nie tylko, że mamy tyle sprzecznych interesów, ale my w ogóle jesteśmy inni. Znaczy, to jest jakby bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Bo jedna z najbardziej fatalnych dla polskiej operacji, która była przeprowadzana przez tyle lat, było wmówienie nam od 1989 roku, że Polacy, wy macie tylko kserokopiować wszystko z Zachodu. Wy macie tam patrzeć, nie swoja kultura, tylko tamta kultura. Nie swoje decyzje, tylko tamte decyzje. Chodzić, patrzeć tam, jak to wszystko wygląda i robić wszystko. Tylko wiecie Państwo, problem polega na tym, że Polacy są inni, byli inni i ta polskość jest w ogóle czymś innym niż niemieckość, niż rosyjskość. To jest jakby kwestia zrozumienia tego, tylko że oni bardzo konsekwentnie próbowali nam to wybijać z głowy. To jest jeden z największych zabiegów, takich, których się dokonuje. Ja Państwu podawałem w internecie, nagrałem taki krótki filmik, bo przeczytałem tam kilka dni temu, że najmłodsi, już młode pokolenie Polaków, polscy najlepsi piłkarze, nie chcą grać w reprezentacji Polski. Nie chce im się grać w reprezentacji Polski, prawda? Ja grałem w piłkę, to Państwu mogę powiedzieć, ja grałem w piłkę, jakby moim marzeniem największym było to, jak byłem jeszcze dzieckiem, żeby zagrać w reprezentacji Polski, chociaż raz, prawda? To jest tak, że młodzieżowej reprezentacji Polski i do głowy by mi nie przyszło, że ja za jakieś pieniądze mam dostawać i tak dalej. To samo zresztą moim rówieśnikom. Mimo, że mieliśmy różne poglądy i tak dalej, ale to dla nas było oczywiste, że gra w reprezentacji Polski to jest wielki zaszczyt. Natomiast dla nich już nie. I no, co więcej, oczywiście dla mnie to jest podkreślone, że to nie jest problem tylko Polski, tylko to jest w ogóle problem Europy jako takiej całej, ale to, proszę Państwa, z czegoś wynika. To wynika po prostu z tego, że internacjonalizuje się czy socjalizuje się społeczeństwa w duchu tego kosmopolityzmu. Jeżeli Państwo chcecie, to ja mogę na chwilę powiedzieć, na czym to polega. Na czym polega to, że próbuje się wsadzić te wartości i dlaczego oni to wszystko robią. I może zaraz do tego wrócę, bo tylko jeszcze skończę ten element związany z tą dużą geopolityką. Mianowicie, zobaczcie Państwo, dlaczego ja mówię, że Polska mogłaby być silniejsza, gdybyśmy to jakby zrozumieli, gdybyśmy sami jako naród pokazali, że my się nie zgadzamy na takie traktowanie. Podam Państwu przykład. Polska wybiera około 60 posłów do Parlamentu Europejskiego. Około 60. To jest dużo. To jest naprawdę dużo. Jako duży naród wybieramy dużo posłów do Parlamentu Europejskiego. Problem tylko polega na tym, że połowa reprezentuje Polskę, a połowa, mimo że jest wybrana z Polski, to niemieckie interesy reprezentuje. I też podam Państwu dowód w postaci takiej, że ja sobie policzyłem akurat to, że ci posłowie współtworzyli, czy głosowali, prawda, za prawie 40 rezolucjami nawołującymi do sankcji na Polskę, ci polscy posłowie, a nie znalazło nawet połowy takich w sprawie Putina na przykład, prawda? I chcę Państwu powiedzieć, że to jest przypadłość tylko nasza, bo nikt inny tak nie robi. Nie robią tak Francuzi, nawet jak mają, ja proszę Państwa siedzę obok po lewej, po jednej stronie mam na przykład w Parlamencie Europejskim, tak akurat siedzimy, grupowo, a potem alfabetycznie, że po lewej stronie mam przedstawicieli Le Pen, którzy przecież są w bardzo ostrej opozycji wobec Macrona. I pamiętam, jak była ta kwestia żółtych kamizelek, jak byli lani na ulicy przez przedstawicieli administracji rządowej, ja mówię, no powiedzcie coś.
Co to w ogóle jest, prawda? To jest praworządność? No tak, ale to może ty coś powiesz, bo jak my będziemy uderzać we własny kraj, to nas nie wybiorą. To jest tam naturalne myślenie. Proszę Państwa, bo ja Państwu mówiłem, że my jesteśmy inni. Ja nagrałem cały taki film. Dzisiaj pewnie nie mamy na to czasu, ale polecam, jeżeli kogoś z Państwa będzie to interesowało. Czym jest polskość? Czym jest polskość? Jak na moim YouTubie możecie Państwo znaleźć, jeżeli kogoś z Państwa będzie interesowało, czym jest polskość? Bo polskość jest czymś innym niż ta niemieckość czy rosyjskość. Jak ja słyszę na przykład w Parlamencie Europejskim, ale też wśród elit europejskich i tak dalej, że oni taki mają takie hasełko swoje fajne, że za wojnę na Ukrainie to nie odpowiadają Rosjanie, tylko odpowiada Putin. Oni mają taką na przykład opowieść. I to powtarzają jak mantrę, prawda? A jakby właśnie próbowali to zgłębić i coś z tego zrozumieć, to by wiedzieli na przykład, że mamy teorię cywilizacji Feniksa Konecznego sprzed 100 lat, prawda? Które pokazuje, czym się różni nasza cywilizacja łacińska, która jest reprezentowana w Polsce, od tamtej cywilizacji. Turańskiej, jak ją nazwał Koneczny. On pokazywał, co z czego powstało. Z czego powstawała polskość, prawda? Od czego powstawała Polska, a z czego powstawała tamta, z czego powstawała Rosja. On pokazywał te różnice. No polskość powstała, Polska jest jednym z niewielu państw, które powstało w wyniku chrztu. Chrzest zdefiniował Polskę. Komuś to może podobać, może być niewierzącym i tak dalej, ale chrzest zdefiniował Polskę. Wcześniej, nie wiem, przed chrztem germańskie plemiona istniały, czeskie państwo istniało, a Polska została zdefiniowana w wyniku chrztu i co więcej, Polacy zawsze byli temu chrześcijaństwu wierni przez tyle lat. I to nie jest tak, że ja, tak jak mówię, w tym filmie to szczegółowo wymieniam, ale podam Państwu kilka przykładów. W tym filmie to szczegółowo wymieniam temat polskości, ale uważam, że właśnie jeden z takich elementów charakterystycznych, których nie ma nigdzie indziej, jest właśnie to prawdziwe chrześcijaństwo. To jest jeden z elementów polskości. Dlatego, że prawdziwe chrześcijaństwo, Na czym polega prawdziwe chrześcijaństwo? Polega to na tym, że na przykład, jesteśmy, prawda, też na terenach, kiedyś Prusy też roszczenie miały do tego, ale w każdym razie, dlaczego? W 414 roku, na przykład, tak dalej, powstał spór. Jest największy spór w Europie. Na Soborze w Konstancji, który odbyła się między 1414 a 418 rokiem, jak dobrze pamiętam. I teraz tak, na czym polegał ten spór? Mianowicie Polacy stanęli w obronie Litwinów, którzy byli najeżdżani przez krzyżaków w imię chrystianizacji. Czyli tam były wioski palone siłą, jakby nawracali, prawda? I tak dalej. I oczywiście cała ówczesna oświecona Europa, jak to można byłoby dzisiaj powiedzieć, była po stronie krzyżaków. No bo uważali się, że chyba zestolizowała apostolską maszynę. Prawda? A tylko Polacy mówili, nie, nam też zależało, myśmy też czuli jakby swoją misję, jako chrystianizację, ale myśmy mówili, że to nie jest nauczanie Jezusa Chrystusa. To nie jest. To jest, nawracać nie można niczego. Nie można niczego. To nie jest. Polacy świetnym językiem, świetnymi elitami, którzy wygraliśmy wtedy ten spór, dlatego że reprezentowaliśmy prawdziwe chrześcijaństwo. I ja chcę Państwu powiedzieć, wiele było przykładów po drodze, jak to wyglądało, prawdziwe chrześcijaństwo. Proszę bardzo, deklaracja warszawska, Polska była jedynym najbardziej wolnościowym religijnie, ale w prawdziwym tego słowa znaczeniu, prawdziwe o takiej wolności, jak mamy w dekalogu, o której mówi Biblia i tak dalej, Polska była jedynym takim krajem na świecie. Deklaracja warszawska na przykład, tak wpisana na listę dziedzictwa europejskiego UNESCO, która mówiła o tolerancji religijnej, prawdziwej. Tak? Nigdzie tak nie było jak w Polsce. I nie ma przypadku takiego, że, proszę Państwa, i nie ma przypadku w tym, że akurat Żydzi znaleźli swoje miejsce do życia akurat w Polsce, bo wszędzie indziej byli prześladowani, a w Polsce akurat znaleźli to miejsce. Tak? To był jakby od samego początku, to był składnik polskości. Na Polskę rzeczywiście składała się jeszcze wolność, republikanizm, ja wymieniam te rzeczy, które uważam, że mamy my, których oni nie mają.
którzy nie mają, coś co jest jakby nas wyjątkowe, czyli to chrześcijaństwo, ta wolność, republikanizm. Dlaczego wolność i republikanizm? Otóż, proszę Państwa, Polska przez wieki była światową stolicą wolności. Nigdzie nie było tyle wolności, nie tylko religijnej, ale w ogóle tyle wolności, ile w Polsce. Był czas, przed powstaniem Stanów Zjednoczonych, że każdy chciał w Polsce mieszkać. Każdy chciał w Polsce mieszkać, dlatego że tu była taka tolerancja i taka wolność. W Polsce tam w XVI wieku około 10% obywateli miało prawa polityczne. Nigdzie na świecie tyle nie było, że miało prawa polityczne. Nigdzie tyle osób nie było. To Anglia, która się mówi, że jest taką, prawda, prekursorem tego republikanizmu i tak dalej, tam około 100 lat później miał 3% obywateli. To w Polsce, proszę Państwa, to jak Francuzi przyjechali do Polski, patrzyli, że tutaj na sejmikach w ogóle tu swobodnie z sobą dyskutują, argumenty wymieniają i tak dalej, czegoś takiego nie widzieli. I takiej wolności dyskusji, prawda? I to jest tak, że i oczywiście nie ma żadnego przypadku w tym, że taka w Polsce powstała pierwsza konstytucja w Europie. Nie ma absolutnie w tym żadnego przypadku. Mówię o tym dlatego, że to są te składniki polskości, które nas wyróżniają w stosunku do innych narodów. I teraz podam przykład Rosji. Koneczny pisał o tym, że Rosja to cywilizacja turańska i w ogóle stworzona w ten sposób. Polska była tworzona, takie uniwersalne myśli polskie były tworzone na przykład na pismach mistrza Wincentego Kadłubka, który pisał, że w ogóle w relacji obywatel-państwo, to jest całkowicie co innego niż cywilizacji turańskiej, Polska powstawała, no nie wiem, na przykład w legendzie o królu Kraku, prawda, że obywatele umówili się z królem na to, że będą rządzeni. Prawda? To była umowa między władcą a w Rosji. Jak było? Cywilizacja turańska to była cywilizacja, która według Konecznego powstawała w czasie najazdu Złotej Ordy. Czyli w czasie najazdu mongolskiego, XII-XIII wiek chyba, jak się nie pomyliłem, i gdzie relacja pomiędzy obywatel i państwo była kształtowana tak. Tu jest władca, a ty masz słuchać. Tu jest władca, a ty masz słuchać. I przez lata w Rosji to było jedyny akceptowalny model. To jest nawet jeden z największych rosyjskich filozofów mówił, że no dobrze, ja mogę być niewolnikiem, ale za to będę niewolnikiem cara wszechświata. To było takie myślenie. I Konieczny zwracał uwagę na to, że według, tak jak Mongołowie, Złota Orda, oni to tak jakby zaszczepili w tej powstającej cywilizacji turańskiej, że oni żyją tylko wtedy, jak podbijają. Że to jest jeden z ich celów jakby życia, podbijania. Jak to się przyjrzy dokładnie państwu rosyjskiemu na przestrzeni wieku, to zobaczy, że to dokładnie tak działa. Dlatego opowieści o tym, że to nie jest wina Rosjan, że to jest wina Putina, to właśnie sprowadzają się do tej niewiedzy. Właśnie to jest na przykład różnica pomiędzy cywilizacją naszą, a cywilizacją turańską. Co więcej, my też jako Polacy jesteśmy też inni od Niemców czy Francuzów. Dlaczego jesteśmy inni? Jest właśnie ta historia wojny na Ukrainie to pokazała. Dlatego, że takie momenty jak wojna, to są momenty takie z pracy, gdzie właśnie łatwo można to zobaczyć. I na przykład zapytano, proszę Państwa, Niemców, czy byliby w stanie coś poświęcić ze swojego dochodu, a są najbogatsi w Europie. Jedni z najbogatszych na świecie. Widząc już, co się na Ukrainie dzieje, czyli na przykład te zdjęcia, które my pamiętamy z Katynia i tak dalej, to czy oni coś byliby w stanie poświęcić ze swojego dochodu? Tam jest problem, prawda? To ta sojowa latę, to Audi nowe, które czeka, te wakacje na Majorce, tam jest problem. A Polacy, dużo biedniejsi od nich, zresztą z ich winy w dużej mierze, to Polacy dużo biedniejsi od nich, to proszę Państwa, jak ta wojna się zaczęła, to jeszcze państwo się dobrze nie zorganizowało, to już tysiące Polaków stało pod granicami, żeby pomagać Ukraińcom. To jest właśnie różnica pomiędzy niemieckością a polskością. Dla nich takie rzeczy nie mają znaczenia, a dla nas zawsze miały. I to nie jest tak, że teraz mają, zawsze miały. Ja nie bez kozery przytaczam te przykłady, że z XV wieku. Wtedy również miały. To jest coś, co jest u nas głęboko we krwi. A oni nam próbują wmówić, ogromną operacją medialną, tak wypróbują nasze dzieci i tak dalej, że my jesteśmy tacy sami. Nie, my nie jesteśmy. My mamy swoją misję. Polska zawsze miała swoją misję. Polska broniła, wielokrotnie broniła całej Europy.
Oni oczywiście nie chcą, niektórzy nie pamiętają, niektórzy nie chcą o tym pamiętać. To jest tak, że ja mieszkam też niestety teraz, to jest moja praca, mieszkam w Belgii. I proszę Państwa, i to jest tak, że zwykły Belg, przeciętny, on nie wierzy o swoją wolność, dużą część swojej wolności zawdzięcza Polakowi. On nie ma tym zielonego pojęcia. A dlaczego? Państwo wiecie, dlaczego wybuchło powstanie listopadowe? Wiecie Państwo, dlaczego wybuchło powstanie listopadowe? Powstanie listopadowe wybuchło głównie dlatego, że carowi Rosji do głowy wpadło to, że będzie tłumił powstanie belgijskie, czyli Belgów walczących wtedy o wolność, będzie tłumił z użyciem polskiej armii. No i oni uznali, że my może nawet sami zniesiemy swoje zniewolenie, ale że będziemy bić jeszcze naszych tam ludzi, którzy walczą o wolność, to nie. I woleli sami znieść powstanie, niż tam bić tych Belgów, którzy walczyli o swoją wolność. A to był XIX wiek, prawda? Czyli to, widzicie Państwo, jak to silne, jak ten gen wolności ciągle jest nasz silny. To samo było na Haiti, prawda? Tam Napoleon wysłał polskie wojska, legiony do tłumienia powstania na Haiti, ale kiedy się okazało, że oni walczą o wolność, to tam ci bardzo przyszli na tamtą stronę. I do dzisiaj zresztą są tam takie filmy, pokazujące, że jeszcze potomkowie Polaków jeszcze tam na Haiti mieszkają. W każdym razie bardzo ważne, znaczy wiecie Państwo, to trzeba zrozumieć, że nikt w nas nie uwierzy, jeżeli my sami w siebie nie uwierzymy. I jeżeli wybieracie sobie Państwo, kogo chcecie dowolnie, no ale jeżeli będziemy wybierać ludzi, którzy mają reprezentować Polskę, a w Polskę nie wierzą, no to nic z tego nie będzie. Nie będzie nic z tego też dlatego, że jesteśmy w przełomowym okresie, w przełomowym czasie. Będzie decydowała się nasza przyszłość. Czy będziemy uczestniczyli w tym projekcie nowym imperialnym, projekcie niemieckim? A jak, proszę Państwa, kończyły się wszystkie imperialne projekty niemieckie w Europie, to ja Państwu przypominać nie muszę. Wszystkie imperialne projekty, za każdym razem, kiedy Niemcy chcieli, jak Scholz to, jak on to powiedział, że on będzie brał odpowiedzialność za Europę teraz, prawda? Czyli jakby za każdym razem, kiedy Niemcy chciały brać odpowiedzialność za Europę, czy to był Bismarck, czy to był Hitler, czy to był ktokolwiek inny, to się kończyło tragedią. To się po prostu kończyło tragedią. I chodzi teraz o to, żebyśmy zrozumieli, my jako Polacy, żebyśmy zrozumieli, że my mamy pewną misję do wypełnienia, nie tylko dla siebie, ale również dla Europy. I to, jak ważna jest dzisiaj rola tej misji i tej polskości, która tutaj zawsze była. Oni próbują z nas zrobić jakiś Irokezów, a my tu od ponad 1000 lat kształtowaliśmy, budowaliśmy, tworzyliśmy najważniejsze zręby europejskie, to trzeba to zrozumieć. Ważne, żebyśmy zrozumieli, że Polska samodzielnie, nie trzymając się Niemiec, może jeszcze wygrywać. Po to generalnie tutaj jestem, proszę Państwa, żeby zachęcić Państwa do tego, może Państwa akurat nie muszę zachęcać, ale wiem, że wielu Polaków trzeba zachęcać do tego, żeby spróbowali uwierzyć w Polskę. Że my możemy coś więcej niż tylko to, co proponują nam nasi koledzy z opozycji. Mianowicie, że jak przyjedzie do nas jakaś Czeszka i coś na nas pokrzykuje, prawda, że u nas nie ma demokracji, czy nie ma praworządności. No to ja chcę Państwu powiedzieć a propos demokracji. No bo jak część z Państwa słyszała, wczoraj bodajże przewodnicząca Komisji Europejskiej niemiecka von der Leyen powiedziała, że bo jutro są wybory we Włoszech. Prawda? Jutro są wybory we Włoszech. Słyszeliście, że są te wybory we Włoszech. I ona powiedziała, że jeżeli wygrają we Włoszech, nie ci to trzeba. Akurat w sondażach tak się przykro zdarzyło, że wygrywają też konserwatyści. Jeżeli wygrają, nie ci co trzeba, to będzie trzeba zastosować narzędzia takie same jak w przypadku Polski. No i proszę Państwa, to jest ich definicja demokracji. Czyli demokracja jest tylko wtedy, kiedy wygrywają ci wskazani przez niewybieraną przez nikogo oligarchię biurokratyczną w Europie. Nadzorców, prawda? Niemieckich. Co więcej, przecież zdarzył się inny psikus, mianowicie 2 tygodnie temu w Szwecji. Też niespodziewanie wygrali konserwatyści, prawda? I co dzień później ogłosiła liderka szwedzkiej lewicy, że to nie była demokracja. Niedemokratyczna.
W związku z tym oni tak właśnie zaczynają sobie odwracać pojęcia, bo dla nich oni, to co oni nazywają demokracją, jest tak naprawdę dyktaturą. I chodzi o to, żebyśmy przez tą dyktaturą, chodzi o to, żebyśmy raz, dwa, trzy. A to działa? Tak? Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, to już chyba działa. I w każdym razie, proszę Państwa, chodzi o to, żebyśmy nie dali sobie wmówić, że to, co jest faktyczną dyktaturą, jest jakąś demokracją, a to, co jest brakiem jakiejkolwiek praworządności, jest praworządnością. No bo oni robią dokładnie to samo, co robili komuniści, tak? Komuniści też tam opowiadali, że oni głównie walczą o równość wszystkich klas. A jak ta równość wyglądała, to starsi z Państwa bardzo dobrze pamiętają, prawda? Że ci, co tam byli tam w partii, to pewnie i mieli dostęp do wszystkiego, a równość tych, z których miała wzrastać, tej klasy, która miała wzrastać, spadała o tyle, że trzeba było czasem stać w kolejce po papier toaletowy. To tak to wyglądało, prawda? A nie mówiąc już o wolności, o którą oczywiście komuniści też mówili, że tak, walczą o wolność, że musieli ciągle wzmacniać te narzędzia cenzury, żeby ta wolność była prawdziwie pełna. I to też mi, proszę Państwa, coś to jednak przypomina, bo jak dzisiaj spojrzymy na tych współczesnych lewicowych inżynierów społecznych, no to wiecie, oni nie bardzo chcą, żeby ta prawda docierała do ludzi, no to też już oczywiście wkroczyli, mianowicie w tych mediach społecznościowych, gdzie tej wolności jednak było stosunkowo najwięcej, no to już co się pojawiły? Pojawiły się specjalne rady, które mają teraz oceniać, na przykład na Facebooku taka rada mędrców, która ma teraz oceniać, czy coś jest poglądem właściwym, czy coś jest poglądem niewłaściwym, który nie pasuje do tego. Czyli taka nowa cenzura, prawda, wchodzi. I to nie tylko tam, to szalejące cancel culture, to Państwo wiecie, co to jest, prawda. Nawet ofiarą tego padają najwięksi celebryci na świecie. Z James Rowling, autorką Harry Pottera na czele, która była uprzejma coś tam stwierdzić, co nie pasowało do tej cenzury w sprawach tej 250 płci, czy jakoś tak, no i już jest wykancelowane, już to koniec, prawda? Już tam ostentacyjnie jej książki wyrzucają, jej czytelnicy, to już jest nie to. To jest właśnie wolność, o wolność walczą z cenzurą, to właśnie tak to jest. I chodzi o to, że to jest też rola Polski. Polska zawsze była miejscem prawdziwej wolności i w czasach, kiedy na Zachodzie dzieje się to, na Wschodzie to, my dalej trzymajmy się tego, co pokazywały nam tysiącletnie doświadczenia Polski. Uwierzmy w Polskę, a jestem przekonany, że wtedy wygramy. I to tyle. Dziękuję. Nawiązując do Pańskiej wypowiedzi odnośnie przekopu wszystkim, tak naprawdę za tym wierzyliśmy, rogu w Raniewie, w Drobnicku, to są porty, które będą służyły niedługo przeładunkom dużych gabarytów, mamy nadzieję, w końcu to uruchomi trochę naszą gospodarkę, uruchomi społeczeństwo obywatelskie, które po prostu będzie aktywnie działało na swoich małych ojczyzn. I też powinniśmy chyba przypomnieć sobie zdanie niedoszłej pani prezydent, która mówiła, że przecież gdyby natura chciała, to pan to wszystko zrobiła, a nie zrobiła, zrobiła to rządy zwyczajnej prawicy i tutaj wszyscy wyrażanie, wszyscy odliczanie, marianie, jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Ale żeby nie przedłużać, szanowni Państwo, jeśli są jakieś pytania sami do pana ministra, to oczywiście kilka pytań możemy. Nie, to spokojnie, z 10 pytań. Tak. Pierwszy do pana ministra, jego posła i drugiego sali. Co zrobić, żeby takiego patryka jakiego schłonować? Co najmniej dotyka naszych szefów. I drugie pytanie. Jesteśmy z Gdańska. Pan Sokoł, kiedy do Gdańska? Po 10 pytań, może być 10 pytań. Czy są kolejne pytania? Panie ministrze, mam do pana takie pytanie, bo to, o czym pan mówi, na pewno wszyscy doskonale wiemy o tym. Natomiast jak przekonać tych, których tutaj nie ma, prawda? Bo ja mam problem w tym jest, że no jednak przekaz medialny co niektórych stacji jest taki, jaki jest. A oglądalność tej stacji też jest taka, jaka jest. Ja jestem przerażony tym, bo
generalnie z kim bym nie rozmawiał, nie wiem, czy jestem szybko pracującym jeszcze i znajomy i tak dalej, z praktycznie z kim nie rozmawiał, każdy, każdy psy wiesz na PiS-ie i na prawicę. Chyba uważam, że przekaz, nie wiem, czy się to stało, był moment, kiedy można było tych koncesji nie przyznawać. Wiem, co by się działo wtedy, prawda? To tak samo jak wie pan, jak z samentami w wymiarze sprawiedliwości, które zrobił, gdzie propozycja była, żeby tą sprawę załatwić. Wiem doskonale, jak to się skończyło i to się cały czas ciągnie, nie? Czy jest jakiś sposób na to w ogóle? Dziękuję. Proszę o kolejne pytanie. Dzień dobry. Chciałbym się zapytać, bo 7 lat temu wygraliście wybory. Rozumiem, że pan przyjechał tutaj mnóstwo zabiegów socjotechnicznych stosując. Ale mam takie pytanie. Dzisiaj jest sobota, poniedziałek, razem, nie wiem, razem ze szkoły, bo wróciłem też za granicę. Odpowie pan na młodego człowieka, co ma zrobić, żeby mieszkanie kupił, zaczął pracę. Wyglądu moment kosztuje 6,7. Takie są koszty wyglądu. Chciałbym się zapytać, jakie pan widzi rozwiązanie? Bo wróciłem 7 lat temu, zagłosowałem na was i myślałem, że ten zabieg niekoniecznie jest. Tak. Chciałbym się zapytać, jakie pan ma rozwiązanie na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Żebyśmy wrócili do takiego kształtu Unii, do jakiej myśmy przystępowali, czyli do gospodarczej, a nie do jakichś dodatkowych elementów, gdzie ktoś nam narzuca, jakie mamy mieć ustawodawstwo. Albo czy można by przeforsować zaproponowany przez jakieś polskie, czy też nowy traktat, który by zmienił tę całą ingerencję Unii. Ewentualnie, przecież Unia to nie jest żadna świętość, tak jak to mieliśmy. Możemy wystąpić, jak kilka pytań, jak bardzo trzeba podnieść. Mamy węgiel. Z niego węgla mamy, mówią, że na 20 milion lat, ale widzę, że to jakoś się kwadratura koła jakoś. Ja nie rozumiem tego. Nic swoje. Przychodzi ktoś mi do chałupy i mówi, tego nie wolno tobie, tego nie wolno, tego, to co to jest w ogóle grane? Ja nie mogę dużo opalać po prostu węglem swoim, to muszę sprowadzać z drugiego krańca świata ten węgiel. Dziękuję. Bo to rozdam to kopalnie. Wydaje mi się, że na tej podstawie, jak pan poseł mówił, można by spróbować rozpocząć jakąś kampanię ogólnomedialną pobudzenia właśnie Polakach tej polskości i wtedy dopiero moglibyśmy próbować pokusić się o referendum. Wtedy, kiedy te uczucia typowe dla nas i bardzo ważne będą obudowane poczuciem dumy, a nie poczuciem niższej wartości, tak jak było do tej pory. Ja chciałam zadać takie pytanie. Co zrobić z tymi politykami, którzy są fanowanymi PiS-ami, którzy reprezentują nas, a tak naprawdę nas i tego reprezentują? Jaki sposób na nich znaleźć? Ja po tylu latach wróciłam do Polski, bo czuję się Polką, bo w Niemczech nie da się żyć normalnie jako Polak, więc po prostu nie mogę patrzeć na tych polityków, co oni wyprawiają, bo w niemieckiej telewizji jest zupełnie co innego od polskiej, prawda? No i te dzieci wychowane pół w Polsce, pół w Niemczech, które w ogóle o Polsce nie uczą w Niemczech i są, no, różnej kategorii traktowane. Chociaż mój syn studiował, mieszka tam, ale on nie widzi powrotu do Polski, prawda? Można jeszcze w innym sprawie? Wspomniał pan tutaj o Francuzach, którzy potrafią się w jakiś sposób zjednoczyć. Śmiem twierdzić, że dotyczy to również innych nacji. Czy państwo nie próbowaliście porozmawiać z tymi, przepraszam za takie słowo, w imieniu
aby w jakiś sposób ich dyscyplinować albo wyrażać się po prostu mądro. Tak, już wszystko? Dziękuję. Dziękuję. Mawiać się. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za te pytania. Na pytanie, kiedy przyjadę do Gdańska, to będę starał się być w każdym miejscu w Polsce, ale szczególnie nie w tym roku, może w przyszłym spróbujemy. Bo szczególnie mi zależy, nie ukrywam, na objeżdżaniu tych miejsc, gdzie nasze poparcie jest słabe. I to jest też odpowiedź. I dlatego starałem się w ogóle w ostatnich miesiącach jeździć właśnie tam. To jest też trochę odpowiedź na to, co można robić, bo ja oczywiście zgadzam się z Panem, jeżeli chodzi o to, że no jest problem z mediami. Jest ogromny problem z mediami i że nasza władza mogła coś w tej sprawie więcej zrobić. Dlatego, że to nie jest temat tylko jakiś tam błahy. To jak się kształtuje młode pokolenia, to jest temat fundamentalny. To jest nasz słynny czarny kanclerz Zamoyski. Mówił już takie o tym Rzeczpospolite, jak ich młodzież wychowana. I zresztą, jeżeli mogę Państwa zachęcić też do tego, bo dzisiaj nie mieliśmy na to czasu, ale wczoraj w Toruniu właśnie bardzo długo na temat tego mówiłem. Też na YouTubie wkrótce to będzie, możecie Państwo, kto z Państwa będzie chciał zobaczyć. Dlaczego i w jaki sposób naszą młodzież się przefranslowuje i jakimi metodami się to robi. Natomiast mówiąc, odpowiadając na Pana pytanie w sprawie mediów, dało się zrobić coś więcej. Dlatego, że ja nie mówię oczywiście, że trzeba media tamte, które nam nie powinny likwidować. Absolutnie nie. Natomiast chodzi też o to, żeby w Polsce była względna równowaga. Problem tylko polega na tym, że o ile jeżeli chodzi o duże telewizje, to dzięki TVP, mimo wszystko, mimo wszystkich uwag i tak dalej, jest jakaś równowaga, o tyle jeżeli chodzi o internet, to jej nie ma. Nie ma jej dlatego, że wśród 20 największych portali w Polsce są tylko portale lewicowo-liberalne, z 20 do 0. Nigdzie tak nie jest w Europie. To jest tak ogromna porażka. Nasza również, naszej władzy. I ma Pan rację. Natomiast no, mimo to, czy warto się poddawać, no nie. No, to, co nam zostaje to, co ja mogę robić, jak Państwo macie jakieś jeszcze pomysły, to bardzo chętnie jestem na nie otwarty, no to mogę jeździć i organizować takie spotkania. Moje doświadczenie jest takie, że na każdym takim spotkaniu, ale Państwo się lepiej znacie, ja z twarzy Państwa nie znam, może poza niektórymi osobami, to Państwo sami lepiej wiecie, ale z mojego doświadczenia wynika, że na takich spotkaniach zawsze jest kilkanaście osób, które się co najmniej wahają. To nie jest tak, że przychodzą tylko zwolennicy. W związku z tym, no to trzeba siać, próbować rozmawiać, może inaczej, krok po kroku. Do tego na pewno trzeba korzystać z internetu. Jest tak, że ja również po naszej stronie widzę pewne, mówię o całym obozie, jakieś pewne lenistwo jest, no to w tej sprawie. I tutaj trzeba to po prostu, wszyscy musimy pracować w tej sprawie. No, ale na pewno internet jest takim środkiem, żeby dotrzeć do celu, chociaż, tak jak mówiłem, nie jest łatwo. Dlatego, że na tym się trochę znam i powiem Państwu, że no, algorytmy są teraz zabijające. To znaczy one ewidentnie jakby preferują treści lewicowo-liberalne, a obkładają ograniczeniami treści konserwatywne. Na przykład na TikToku, gdzie staram się walczyć, bo wiem, że on teraz jest bardzo ważny dla tego najmłodszego pokolenia, to wywalili z 20 moich filmów, bo coś tam, bo LGBT nie mogę mówić, bo gender nie mogę, bo coś tam, prawda? No, ale mimo to już jestem tak zdenerwowany na nich, ale mimo to walczę. Z Facebookiem mam sprawę sądową. W przyszłym miesiącu będzie druga rozprawa, też właśnie dotycząca tego, jak oni działają, prawda? No, w związku z tym ja robię co mogę, ale jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś pomysły, to jestem otwarty. Jak można byłoby... Bardzo Pani, jest Pani dla mnie uprzejma i na pewno na to nie zasługuje. Bardzo Pani dziękuję. Odpowiadając na kolejne pytania. Co zrobić, aby, bo Pan pytał, co zrobić, aby młody człowiek mógł kupić mieszkanie, czy żeby miał lepszą sytuację, to wydaje mi się, że dzisiaj całe moje wystąpienie było o tym. To znaczy my przede wszystkim musimy stawiać na Polskę. Jeżeli my będziemy gospodarką, która będzie zależna od Niemiec, zawsze nie będziemy w stanie rozwinąć w pełni swoich skrzydeł. Pokazywałem Panu, jak Polska rośnie i Polska rośnie w Unii Europejskiej przez ostatnie lata, jak Pan porówna, cały czas więcej niż średnia unijna, a przez ostatnie lata w ogóle jeden z najszybszych rozwojów na świecie w ogóle.
Znaczy oczywiście to nie jest tak, że my jutro będziemy tacy jak Niemcy, bo z wielu powodów nie da się tego zrobić, o których również mówiłem, ale to co możemy robić to dbać o nasz suwerenny rozwój, stawiać na duże inwestycje, które mogą być naszym motorem napędowym, po to jest na przykład przekop w Mierzei, żeby w przyszłości tam wiele osób znalazło pracę i wierzę w to, że wiele osób znajdzie pracę i to dobrą pracę. Dlatego no, to są jakby odpowiedzi, tu ja panu nie powiem, że ktoś pójdzie i wyciągnie pieniądze i to tak to nie działa, ale po prostu krok po kroku budować silniejsze państwo, które będzie nas stymulowało do rozwoju. Bo ja wiem, co się stanie, jeżeli nastąpi na przykład ta harmonizacja podatków, o których państwu mówię, no to wtedy to w ogóle będzie spadek taki w dół i wtedy to już na pewno nikt nie kupi mieszkania. Dlatego wiele rzeczy nam się nie udało i w wielu sprawach krytyka jest słuszna, natomiast no, bez wątpienia to jakościowo są nieporównywalne rządy do tego, co było za czasów naszych poprzedników. Czy można wrócić do tego, co było w Unii Europejskiej? Można. To znaczy jeszcze, jak Włochy teraz we Włoszech wygrają i będą twardzi, a chyba będą, trochę ich znam, ale wiecie, nie chcę kupić tego, ale wierzę, że oni będą akurat, bo też są traktowani tak, jak są traktowani, no to jeszcze jeden duży kraj, w Hiszpanii może nastąpić na przykład, w przyszłym roku z kolei są wybory, no i to może się już im posypać po prostu, to już wtedy im się posypie, już nie będą w stanie, dlatego że my będziemy już wtedy bliscy zbudowania, możliwości budowania tak zwanej mniejszości blokującej w Radzie i bez zmiany traktatów będziemy w stanie wszystko im zablokować, bo mniejszość blokująca liczy się od wielkości państw, czyli jak jest Polska duży kraj, Włochy duży kraj, graliby razem, plus na przykład Wyszehrad, Bałtyk i dorzuci się Rumunię, czyli te, no to możemy blokować im wszystko. To jest tak, że tu jest ich miękkie podbrzusze, dlatego oni tak bardzo walczą o Włochy. Że z tym można nie zdążyć. Proszę? Ma pan rację, no ale musimy robić, co jest możliwe, prawda? Bo jakby poddać się na pewno nie można, to tyle wiem. No jeśli chodzi o Węgiel, to jest w ogóle temat taki, że teraz ja... No o tym państwu nie mówiłem, ale no to jest temat, gdzie we mnie się krew gotuje, tak? Bo to jest temat taki, że jak to się w ogóle stało, że państwo, które siedzi na węglu, nie ma węgla i musi gdzieś tam sprowadzać skądś tam po prostu, prawda? I to jest też, proszę państwa, jeden z tych elementów imperialnej polityki niemieckiej. Dlatego, że proszę państwa, to wzięło się z tego, że Niemcy sobie wykombinowali już dawno temu. I to też nie jest tak, że ja sobie tam gdzieś coś sobie tam gadam, tylko że oni sobie wykombinowali, jest ich program strategiczny kluczowy dla tego państwa, który nazywa się Energiewende. I to jest program, który mówi o tym, że Niemcy będą stawiały na gaz i za pomocą, i oni to konsekwentnie robili, jako tak zwane czyste, czysta energia, dlatego że mieli go tanio z Rosji. I jak proszę państwa, ktoś z państwa myśli, że im po połowie czy jedną trzecią ceny Rosjanie przesyłali Niemcom gaz i nie wiedzieli, co robili, no to tak nie jest. Rosjanie nie są głupi. Oni przesyłali ten tani gaz, no ale przesyłali za coś. To była polityczna łapówka za niemieckie koncesje, jak oni sobie będą robić, rozszerzać swoją strefę wpływu na wschodzie. To wy macie wtedy cicho, albo udawać, że coś robicie. To co, działa? Działa. I tak się akurat stało, że Niemcy mieli plan nie tylko, żeby dla siebie wykorzystać ten gaz, ale oczywiście, żeby go wcisnąć wszystkim innym za pomocą narzędzi europejskich, prawda? I to jest tak, że przez lata oni to konsekwentnie robili, bo państwo nie wierzcie w te wszystkie opowieści, które mówią, że gdybyśmy mieli więcej wiatraków, albo gdybyśmy mieli więcej tam fotowoltaiki i innych, to nie byłoby dzisiaj problemu. Tak? To dlaczego w Niemczech teraz szykują w miastach sale gimnastyczne na zimę, żeby niektórzy mogli chodzić się ogrzać, bo się boją, że nie dadzą rady, skoro tam jest tyle tych wiatraków i tego wszystkiego? No dlaczego? Dlatego, że czy w Holandii, że się tak boją, że im nie starczy? Dlaczego? A wiecie państwo dlaczego? Dlatego, że to nie są stabilne źródła energii. To jest po prostu logiczne, jak ktoś chce pomyśleć i nie słuchać tej propagandy, że no, to jest oczywiste, że z wiatraku powstaje energia wtedy, kiedy jest wiatr, a ze słońca wtedy, kiedy jest słońce. A póki co nie ma baterii, która jest w stanie dłużej to przetrzymać, tą energię, tak? I dlatego w tej rozgrywce liczą się tylko stabilne źródła energii. I są trzy stabilne źródła energii. Węgiel, atom i gaz. I tak się oto składa, że Niemcy bardzo konsekwentnie zwalczali prawem europejskim przez ostatnie wszystkie lata węgiel i atom. Konsekwentnie zwalczali te dwa źródła energii, dlatego że sami mieli gaz i cieli go wszystkim, prawda, z marżami,
Tylko problem polega na tym, że właśnie oni, bo Państwo wiecie, że dzisiaj głównym czynnikiem inflacyjnym jest właśnie energia, są ceny energii. I oni spowodowali, że dzisiaj cała Europa jest w takiej tragicznej sytuacji, że takie duże rachunki Państwu przychodzą, naszym firmom przychodzą za energię. To oni to spowodowali, dlatego że, ponieważ powiedzieli wszystkim, że macie mieć gaz, nie można mieć energii z węgla. No i Polakom zakazali, prawda? Mimo, że mamy pełno węgla, to nie mogliśmy odkrywać nowych ścian, musieliśmy zamykać kopalnie. Na węgiel nakładano specjalny podatek, to się nazywa ETS. Prawie 50% jakby już ceny kosztów wytworzenia. To jest sztuczny, ideologiczny podatek, którego nie ma, takiego podatku nie ma nigdzie indziej na świecie. I proszę Państwa, i problem polega na tym, że my mielibyśmy ten węgiel nawet dzisiaj, tylko że jak oni nam nie pozwalali odkrywać ścian, no to odkrycie jakieś tam jednej nowej ściany, które my mamy po prostu. No to jest 2 lata co najmniej, prawda? A ponieważ Ruscy zakręcili gaz od razu, no to tak się akurat składa, że tego gazu, ponieważ nic innego, nie ma z czego wytworzyć tej energii, no bo z kopalniami walczyli, z atomem walczyli, prawda? Został u mnie gaz, a ponieważ ci gaz zakręcili, no to teraz wszyscy mamy problemy. Przez tą niemiecką politykę imperialną. I wiecie Państwo, że to jest tak, że i wszystko to się robi pod pięknym hasełkiem, które brzmi tak, że robimy to dla planety. No bo węgiel rzekomo wytwarza, prawda, dużo tam CO2. Tylko wiecie Państwo, na czym polega problem? Problem tylko polega na tym, że nawet zakładając, że ta teoria jest prawdziwa, że jakby dużo tego CO2 powoduje ocieplenie i to ocieplenie niszczy klimat i tak dalej, to w jednej rzeczy ci wszyscy naukowcy przynajmniej się zgadzają. Że nawet jeżeli ta teoria jest prawdziwa, no to żeby zmniejszyć emisję CO2, no to wszyscy na świecie muszą robić to równocześnie. Czyli w skrócie polega to na tym, że jeżeli my na przykład Państwo swoim wielkim poświęceniem przez te jedne sami tymi innymi idiotyzmami dołożycie po swoich rachunkach po 200 zł na czystość planety, no to tego tak się naprawdę sprowadza, prawda? I dzięki temu zejdzie nam 2% emisji CO2, tak? Ale jak Chiny dadzą 3%, no to nie ma żadnego sensu. No i oczywiście, proszę Państwa, Chińczycy tak się patrzą na tych Europejczyków i po prostu nie mogą się paść ze śmiechu, po prostu brzuchy trzymają ze śmiechu, bo akurat właśnie ogłosili, że 300 kopalń nowych otworzą. Prawda? No i to taka jest robota na swoich części kontynentalnej otworzyła. Sami 150, ale na tym poziomie kolejne 150. No i po prostu nie mogą się przestać na śmiech, co w ogóle wyprawiamy. No? Tak właśnie działa inżynieria społeczna, ideologia, tak jakiś komunizm, teraz mamy zieloną nową ideologię i tak dalej. I to prędzej czy później musi się skończyć tak, jak się dzisiaj kończy. I to jest właśnie problem z węglem, dlatego gdyby to ode mnie zależało, to wie Pan, ja od razu ten ETS po prostu na księżyc, w ogóle bym powiedział, że nie będziemy tego w ogóle stosować i do widzenia, prawda? No ale to wiecie, nawet spór w tej sprawie trwa w tej chwili w rządzie, ale to nie tylko ETS jest problemem. Dobrze, co zrobić z politykami, którzy nas źle reprezentują i tak dalej? No proszę Państwa, no tu jest tylko jedno wyjście, nie wybierać. Nie wybierać, no, proszę Państwa, nie wybierać. Tu jest, byłem akurat teraz w województwie pomorskim, tam jest taki bardzo przykry przypadek, który ja nie mogę uwierzyć, że to się ciągle dzieje. A to są takie doświadczenia, o których Pan mówił, jak Pan rozmawia z kolegami, że no wiecie Państwo, no, ja co prawda, jak była transformacja, czyli w 89 roku, potem 90, kiedy ja miałem 4 lata. No ale czytam teraz, jak to wszystko wyglądało i tak dalej. Jest na przykład fantastyczna książka profesora Kierzuna, gdzie on pokazuje jakby szczegółowo, jak to rozkradano nasz majątek, za złotówki sprzedawano, konkretne przykłady pokazuje, po prostu rujnowano Polskę na kółciesze Niemiec. No i za to wszystko odpowiadał ten Lewandowski, który tam jest. No i ludzie dalej go wybierają, po prostu jakieś tam rekordowe wyniki dostają. Niesamowite po prostu, no niesamowite. Ja wyjść z podziwu nie mogę. Dlatego odpowiedź na Pana pytanie, czy na Państwa pytanie, już nie pamiętam. W każdym razie odpowiedź na to pytanie, co zrobić z takimi ludźmi, no po prostu nie wybierać. To będzie dla nich największa kara. Czy myśmy próbowali rozmawiać, bo to jest nawet ciekawe pytanie, które można byłoby długo rozwinąć. Czy myśmy próbowali rozmawiać z tymi politykami Platformy, którzy głosują przeciwko swojemu państwu i tak dalej? I ja powiem tak, że nawet tak prywatnie, jak się z nimi rozmawia, z niektórymi, bo nie z wszystkimi, ale prywatnie, jak się z niektórymi rozmawia, to oni nawet coś tam czują, że coś tutaj złego robią. Tylko problem polega na tym, że system w Polsce jest tak stworzony, że z kolei te zasoby, które ich do tego pchają, różne medialne, środowiska opiniotwórcze, te think tanki, które finansują Niemcy i tak dalej, to są ich zasoby polityczne z kolei, które będą decydowały, czy oni będą wybrani, czy nie. Bo jak on tego nie zrobi, nie powie, nie zagłosuje przeciwko Polsce, to znajdzie się jakaś inna tun i to wtedy ona będzie wybrana.
prawda? Dlatego no, polityka to jest jakby skomplikowane, znaczy to jest zbiór wielu narzędzi, zasobów, które po prostu trzeba liczyć i trzeba konsekwentnie jakby tutaj z nimi walczyć, trzeba to rozumieć, no bo TVN wtedy znajdzie sobie innego bohatera, prawda? Jak wyjdzie taki... I to jest pewien problem, ale gdyby oczywiście taki jeden czy drugi człowiek, polityk Platformy, no rozumiał, że pewne rzeczy można robić, można przymykać na nie oko i tak dalej, no ale teraz, no przecież, proszę Państwa, no mamy sytuację taką, że mamy wojnę po prostu, mamy wojnę obok granic Polski, prawda? Polacy ponoszą ogromny ciężar finansowy związany z przyjęciem takiej ilości Ukraińców, dlatego że chcą być dobrze, prawda? I nie dość, że nam żadnych pieniędzy nie dają, to jeszcze nam blokują te, które nam się należą. No to chociaż w takiej sytuacji, no to jak ktoś ma chociażby taką elementarne fragmenty takiego, nie wiem, patriotyzmu, właściwej hierarchii w sobie, to powiedział, a to już odpuszczę, to nie zagłosuję za tym, prawda? No ale tutaj nie. To jest też problem związany z wychowaniem, bo to już tak jak Państwu mówiłem, tak się w Polsce wychowuje, szczególnie w dużych miastach, wśród elit i tak dalej, że polskość to jest takie coś takiego ułomnego, śmiesznego, starego. Jeżeli chcecie coś fajnego, no to fajne to jest to europejskie. A co jest egzemplifikacją tej europejskości? No to jest Scholz i tam Macron. I czy to jest takie lepsze od polskiego? Moim zdaniem nie. Ale oni wierzą, że to jest jakby świadectwo i wiecie Państwo, to jest często też tak, że oni mówili im, że to jest... To jest też niestety, taki jest, ja też to sam czuję, że dla jakiejś części ludzi, ponieważ wmówiono to, głosowanie na Platformę jest świadectwem, to jest taka legitymacja, że ja należę do tych mądrzejszych. To jest taki kanał dystrybucji prestiżu. To jest, no i to już trzeba już wygrać ze swoją pychą, jakby wewnętrznie, to już nie ma innego wyjścia, prawda? Bo ktoś tam niespecjalnie coś w życiu mu wyszło i tak dalej, ale dołoży temu koledze czy sąsiadowi, a ja głosuję na Tuska, prawda? A ta wykształceni głosują na Tuska, to ty jesteś ten niewykształcony, prawda? No to jest też, to jest też celowy zabieg, od dawna był prowadzony, żeby pokazać, że no ci mądrzy to głosują na Platformę, a ci głupi to głosują na PiS, ze wsi niewykształceni i tak dalej, prawda? I to jest jakby, to jest świadoma operacja prowadzona od dawna, no ale to nie ma innego wyjścia, to trzeba tłumaczyć po prostu na czym to polega, bo Państwo dobrze wiecie, że, bo mówią, a bo popatrzcie jak teraz o nas za granicą mówią, jak piszą o nas w Niemczech czy we Francji. A wiecie Państwo, kiedy by dobrze o nas zaczęli pisać? Kiedy byśmy zaczęli robić dokładnie wszystko to, co chcą Niemcy. O, to wtedy by było, ale ci Polacy są mądrzy. Oj, jacy oni mądrzy są, prawda? Zmądrzeni nagle, prawda? To tak trzeba robić. No i wtedy byśmy należeli do elity prawdziwej. No tylko to trzeba myśleć głębiej. Chcę się spytać, jak elity brukselskie, zareagowały na to, że Polacy zaczęli, rząd polski stara się o rekompensatę za drugą wojnę światową. Jak oni tam? Nie, no Niemcy mają z tym problem. To nie jest tak, że to jest jakby bez znaczenia. Niemcy mają z tym wielki problem. Dlatego, że oni chcą uchodzić nie tylko za imperium ekonomiczne, ale oni chcą uchodzić również za imperium moralne. I z tym. Na zupełnie poważnie. Oni chcą za środek dystrybucji praworządności, demokracji i tak dalej. I dlatego taki dokument no, jest jednak dla nich problemem. No bo jak wy chcecie kogoś rozliczać ze sprawiedliwości, no to sami się jeszcze nie rozliczyliście. W związku z tym to nie jest bez sensu. Oczywiście dużo skuteczniej byłoby, gdyby to nie było tak, że połowa Polski znów jest, przynajmniej klasy politycznej jest przeciwko, no to pewnie byłoby łatwiej, bo oni to wykorzystują, prawda? Ale wiecie Państwo, to jest dokument, który po prostu trzeba podjąć. Jedyne, co mi jest wstyd, to że my robimy to tak późno. Bo to po prostu powinniśmy robić od dawna. Tylko mieliśmy po prostu słabą tą klasę polityczną, taką też, taką, bali się tego wszystkiego, bali się wystawić swoją głowę po prostu wyżej niż powinni. No i wreszcie to zostało zrobione. To jest oczywiście praca na lata, ale za każdym razem, kiedy Niemcy będą nas pouczali tego i tamtego, to trzeba im ten dokument wyciągać i się najpierw z tego rozliczcie. Bardzo Państwu uprzejmie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan profesor musi wybrać do Warszawy.
Tak, mamy minutę do sądu. Jak telefony, wiesz?